Cześć, witajcie, z tej strony Kamila. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi ulubieńcami makijażowymi 2021 roku. W sumie może nie tyle co ulubieńcami, ale kosmetykami, które bardzo często właśnie używałam i stosowałam w poprzednim roku. Wybrałam tylko i wyłącznie marki drogeryjne. Zrobię sobie oczywiście makijaż, więc jeżeli jesteście zainteresowani taką kategorią, to zapraszam do oglądania dalej. Nie używam na co dzień, w sumie na większe wyjścia też nie używam baz pod makijaż. Wolę użyć kremu rozświetlającego bądź jakiegoś serum i właśnie w tym roku namiętnie używałam tego, w sumie to jest takie serum i baza w jednym z Eveline, takie Unicorn Magic Drops. To jest chyba moje w tym roku, znaczy w zeszłym roku trzecie opakowanie. Uwielbiam to serum, ono jest takie różowe. Daje lekkie rozświetlenie, ale też ta skóra jest taka dosyć mocno klejąca i przez to ten podkład naprawdę się bardzo dobrze utrzymuje. To nie jest to drogie, ale naprawdę jest to świetne. I to właśnie używałam tak od początku roku. Później natrafiłam na taki produkt. Jest to marka Ingrid. Jest to make-up booster. Ja go mam tutaj w wersji matującej, bambusowej. Wiem, że są chyba jeszcze dwie. Rozświetlająca i jeszcze jakaś nawilżająca chyba. I to jest też takie serum. Serum, taka pielęgnacja i baza w jednym. Właśnie jest to skoncentrowane na pielęgnacji pierwszy krok przed makijażem o silnych właściwościach matujących. To też nie było drogie, myślę, że to chyba z 15 zł kosztowało. Jak widać, ja już mam to tutaj na zużyciu, tyle mi zostało. Świetny produkt. Ma inne trochę właściwości niż ten z Eveline, no bo tamten jednak daje rozświetlenie, a ten rzeczywiście matuje. I ja dzisiaj użyję tego, bo myślę, że Eveline jest tak bardziej znany. Więc sobie nakładam. I ta serum baza, też jest klejąca, zostawia taką właśnie strukturę klejącą, przez co ten podkład faktycznie lepiej się utrzymuje. No i skóra jest wyraźnie zmatowiona, wręcz nawet taka lekko wygładzona. Świetny produkt, naprawdę polecam. W sumie wszystko dzisiaj polecam. Jeżeli chodzi o podkłady, to w tym roku najczęściej używałam dwóch, które w sumie się od siebie całkowicie różnią. Pierwszy z nich to jest marka Liren, jako podkład rozświetlający. I on jest taki subtelny, delikatny, bardzo rozświetlający. W ogóle się nie spodziewałam, że mi się coś takiego sprawdzi u mnie na skórze, bo mam tendencję tutaj do wyświecania. Ale jest cudowny. A drugi to marka Catrice True Skin. On jest długotrwały i on ma już zdecydowanie większe krycie. Nie wiem, którego użyć. Może dzisiaj użyję tego z Liren. A jak siedziałam przy komodzie z kosmetykami, zastanawiając się, które są moimi ulubionymi, to spędziłam chyba z 40 minut naprawdę na wyborze kosmetyków. Bardzo trudne zadanie. Ja mam go w kolorze 320 Light Beige. Nakładam sobie na gąbeczkę i rozprowadzam. Tak wygląda jedna warstwa tego podkładu. Przepięknie. Ja w ogóle, co ciekawe, nie kupiłam sobie sama tego podkładu, tylko dostałam go w jakimś boksie z kosmetykami, chyba z Big Glossy. Bo pewnie w ogóle bym nie zwróciła na niego uwagi, właśnie ze względu na to, że on jest taki rozświetlający i ja nie przepadam za takim wykończeniem.
Lubię skórę mieć może nie tyle co zmatowioną, ale lubię mieć podkład zastygający, mocno kryjący. A tutaj w sumie jest to krycie, bo on ma dobry pigment i on jest dobrze napigmentowany, ale ta skóra w ogóle wygląda tak promiennie i tak świeżo. Podkład się bardzo dobrze utrzymuje. I nawet jak sobie tutaj zrobię matującym pudrem, to się nie wyświeca. Jest genialny. Dołożę sobie jeszcze troszkę drugiej warstwy. Mi się tak podoba ten podkład na mojej skórze, żebym mogła tylko zrobić coś takiego i chodzić tak cały dzień. Nie wiem, co on ma w sobie, ale uwielbiam go. Naprawdę. Korektory. Wybrałam dwa. Jeden jest z Essence. Kamuflaż. Mocno kryjący. I faktycznie on ma mocne krycie. Jak ktoś ma jakieś właśnie przebarwienia, takie poważniejsze, jakieś zasinienia, to on jest super, dobrze się sprawdza i jest wodoodporny. A drugi to korektor z Golden Rose HD i jest on przeznaczony do wykończenia makijażu delikatnej skóry pod okiem. Też ma mocne dosyć krycie i wygląda przepięknie, więc dzisiaj chyba sobie użyję tego. Ten mam w takim dosyć jasnym odcieniu, w takim chłodnym, 20 Light Ivory. A ten z Golden Rose mam w kolorze 01, czyli też jasny. Bardzo mi się dobrze sprawdza ten korektor, bardzo go lubię. Jest w takim pędzelku. Bardzo ładnie wygląda pod okiem. Daje takie rozświetlenie. Bardzo lubię ten korektor. Nie zbiera się w ogóle tutaj w załamaniach. Po przypudrowaniu też się nie zbiera i długo się utrzymuje. Jest super. Z produktów takich kremowych, jeszcze przed przypudrowaniem, wybrałam. W sumie to jest podkład z Essence, taki mousse, który mam w kolorze Matte Toffee. Ja go uwielbiam właśnie do konturu na mokro, bo on w ogóle ma faktycznie konsystencję takiej pianki. Super się rozprowadza. Nie robi jakichś większych plam. W sumie to się nic z nim nie dzieje. I właśnie zamiast jakiegoś sticku czy konturu, to bardzo często używam tego produktu. Wezmę sobie taki pędzelek i to rozprowadzę. Super się rozprowadza. Chwila, moment. Jest rozprowadzone. Wydaje mi się, że przez to, że on ma właśnie on jest w formie takiego musu, to sprawia, że on tak fajnie się rozciera i tak fajnie właśnie się sprawdza jako kontur na mokro, bo osobiście wydaje mi się, że jako podkład, w sensie oczywiście jaśniejszego odcienia, wydaje mi się, że on by mi się nie sprawdził. On jest za lekki, on jest taki właśnie taki, jak nie wiem, jak chmurka. Bardzo taki delikatny produkt. Myślę, że jako podkład to tak nie za bardzo, ale właśnie do konturu jest
super rozświetlaczem takim w formie kropelek, który odkryłam w tym roku. To marka Yoko. Kupiłam go w Lidlu, jak właśnie były te kosmetyki. I on nie dość, że przepięknie wygląda na skórze, ma fajny odcień. Ja mam tutaj go akurat o numerze 121. To jeszcze nie zjadał podkładu. Nie zjada podkładu. Nawet można go użyć już na przypudrowaną twarz. No jest bardzo fajny. Ja zawsze sobie wyciskam odrobinę na grzbiet dłoni. Odrobinę. I biorę pędzelek, taki dosyć taki rozczapiżony. Rozprowadzam sobie pędzelek i właśnie w ten czas nakładam na skórę. Bardzo ładnie wygląda na skórze. I tak jak na przykład te płynne rozświetlacze z Belle, które też są fajne, ale one bardzo szybko zastygają, bardzo szybko trzeba z nimi pracować, tak właśnie ten jest taki elastyczny na tyle, że można sobie go tutaj rozetrzeć, dotrzeć, wetrzeć, wszystko z nim zrobić. On zastyga, ale właśnie jest nie tak od razu, więc jest taki dosyć plastyczny. No i przepięknie wygląda. Jeszcze sobie tutaj odrobinę nałożę. W ogóle ta cera łącznie z tym podkładem, z tym tutaj korektorem, z tym rozświetlaczem i z tym bronzerem wygląda bardzo ładnie, tak zdrowo, świeżo, naturalnie. Uwielbiam. Różem, który kocham, uwielbiam, mam zapas. Jak się skończy, to będę na pewno płakać. Jest róż z Belle. On jest kremowy, ale jako często używam też na przypudrowaną twarz, bo też nic się z nim złego nie dzieje. Dzisiaj wyjątkowo zrobię to na mokro, bo mam jeszcze jeden róż, ale ten róż nie dość, że ma przepiękny kolor, to ma jeszcze w dodatku drobinę. I to wszystko razem no jest... Naprawdę będę płakać, jak już się skończy. Nawet pisałam do Belle, czy będą go mieli w swoim asortymencie, ale niestety nie. On właśnie jest też taki dobrze wyważony, bo nie jest mocno tak napigmentowany. Można sobie go dołożyć, można sobie go budować. Taką ma delikatną drobinę złotą. Cudowny. Akurat tutaj w tej kwestii nie musiałam się zastanawiać, co jest moim ulubieńcem. Teraz lecimy z pudrami. Pudry pod oko. Lubię Paese, Puff Cloud. Jest super, nie mam się o co przyczepić. Lubię Hean, chociaż już mniej, ale w tym roku zachwyciły mnie dwa pudry. Jeden jest typowo pod oczy, marka Sinsay. Chyba kosztował, nie wiem, 6, 7 zł, 8. Przepięknie wygląda pod okiem, wręcz aż robi taki efekt Photoshopa i tego dzisiaj użyję, bo ten już często się u mnie pojawiał. Puder z Bourjois, który jest w ogóle całkowicie zaprzeczeniem tego, co mówię, bo nie lubię pudrów rozświetlających tutaj w okolice oka, a ten puder jednak ma drobinę. Jest w podtonie takim różowym i ma, nie widać, i ma drobinę, ale mimo to
Ja go uwielbiam pod okiem, uwielbiam go na całą twarz, pod oko. Jest przepiękny, przepięknie wygląda. I drugi taki puder, właśnie podobny do tego z Bourjois, to jest ten z Everline. I ma bardzo podobne wykończenie, też jest taki różowy, też jest super. Ale ten puder z Sinsaya to jest po prostu szok. Jeszcze za tak małą cenę. Super jest. Jest taki lekko żółty. Wezmę sobie taki pędzelek i nakładam. Można sobie porównać, jak wygląda tutaj ta strona, a ta nieprzypudrowana. No, coś pięknego, jak on wygładza. On w ogóle też nie jest taki typowo matujący, bo jest taki leciutko połyskujący, ale tak wygląda pod okiem, to jest po prostu szok. Tutaj nawet widać mi tu dolinę łez, odznacza się, a tutaj nie widać nic. Także jak będziecie mieli okazję być w Sinsayu lub robić zakupy online, to bierzcie w ciemno. Ten puder to jest życie. Na pozostałą część twarzy lubię używać pudry rozświetlające. W tym roku, w sumie w zeszłym roku, moim najlepszym pudrem rozświetlającym był puder z Belle, taki bananowy. W sumie to widać po zużyciu, tutaj jest popękane opakowanie. Mam w zapasie, bo on jest dostępny na stałe na stronie Belle. Więc pokażę ten nowy. Wygląda w ten sposób. On nie przyciemnia, nie nadaje koloru, mimo że tutaj tak wygląda, ale nic się tutaj takiego nie dzieje. Bardzo go lubię, bardzo go często używam. No, też to widać po zużyciu. Jest świetny. A drugim pudrem, który mnie tak zachwycił, jest puder z Pierenne. Też jest zużycie ogromne. Też go uwielbiam. Ma też przepiękne takie wykończenie, wręcz takie prawie jak takie perłowe, można by było powiedzieć. Jest też cudowny. On już jest tutaj koloryzujący lekko. Ten mam akurat w odcieniu 01, ale wiem, że są różne kolory. Także ten też jest cudowny. W sumie nie wiem, którego użyć. Może użyję tego z Belle. No, robię to zawsze takim dużym pędzlem. Jest taka ta skóra. Właśnie, taka połyskująca, taka promienna, tak świeżo, zdrowo wygląda. Jeżeli chodzi o bronzery, to moim pierwszym, w sensie, no tak, najpierw był ten bronzer z Max Factora, taki wypiekany. Bardzo go lubię, mam go w kolorze 10 brąz. Taki marmurkowy, wypiekany. Bardzo ładnie wygląda na skórze. Fajnie się rozciera, nie jest taki przepigmentowany. Bardzo go lubię, często go używam i w sumie no jest zużycie, ale jest bardzo wydajny. Później, w sumie już tak pod koniec roku, wyszły takie paletki Catrice. Ona jest taka z rozświetlaczami i z bronzerami, które też są takie marmurkowe, takie wypiekane.
No w sumie zależy, jaką kto ma karnację. Ja ten bardzo lubię używać jako bronzer, bo jest taki właśnie chłodny, nie za ciemny. Cudowny jest, więc myślę, że dzisiaj sobie użyję ten. I wezmę taki pędzelek, w sumie pędzel, ławkowiec, który też kupiłam w Sinsay, jest świetny. Chyba zapłaciłam za niego 8 zł, ale ta jakość w ogóle jest cudowna. Więc sobie nakładam ten odcień. Takim pędzlem bardzo szybko się pracuje, bo on jest duży i dobrze się nim rozciera. W sumie to te bronzery, one bardzo podobnie wyglądają na skórze, podobne mają wykończenie. Tyle tylko, że ten jest bardziej taki ciepły, a ten jest taki no, chłodniejszy. Ten z kolei jest już taki bardzo połyskujący, ale ta paletka w ogóle i rozświetlacze i te bronzery jest naprawdę genialna. Co do rozświetlaczy, to ja nie jestem obiektywna, bo dla mnie są wszystkie przepiękne. Z ciężkim sercem wybrałam 3. Pierwszy to marka Corazona. Kupiłam go w sklepie internetowym Minty. To jest hiszpańska marka. On już nie jest dostępny, niestety jest wyprzedany cały czas. Jest na tej stronie hiszpańskiej, ale no wiadomo, to już przesyłka, to już są większe koszta. Nie dość, że ma przepiękny kolor, przepiękną zostawia taflę, to on jest taki aż plastelinowy, taki plastyczny, no cudowny, naprawdę chyba nie miałam lepszego rozświetlacza. To ten był jako pierwszy w tamtym roku. Później był ten rozświetlacz z Vibo, Mystic Topaz, i on też mi się bardzo podoba, ponieważ ma, nie dość, że ma drobinę, taką delikatną drobinę, to jest jeszcze w takich tonach, jest bardzo taki chłodny i jest trochę srebrny, trochę różowy, też bardzo ładnie wygląda na skórze, więc no tak, on jest też moim ulubieńcem. A trzeci to rozświetlacz Catrice z kalendarza adwentowego. I to jest po prostu czysta tafla. Ten rozświetlacz to jest po prostu tafla. Aż po prostu lustro. I zaskakujące w nim jest to, że on bardzo jest właśnie taki intensywny. Ale nie odznacza się tutaj na policzkach, nie jak się patrzy na wprost, to nie widać tego rozświetlacza, tylko właśnie jak się przekręci głową. Ja nie wiem, czy to jest chyba, a to jest też edycja limitowana, pod kalendarz robiona, ale ta tafla, coś pięknego. Użyję ten z Corazony, bo w sumie jest taki już chyba niedostępny. Może będzie kiedyś dostępny, ale na chwilę obecną jest niedostępny. A przepięknie się prezentuje, więc po prostu chcę Wam go dzisiaj pokazać. On po prostu daje efekt mokrej skóry. Przepiękny. Uwielbiam ten rozświetlacz.
Nie no, jak mi się skończy ten rozświetlacz, to będę musiała z Hiszpanii zamawiać, bo przecież to jest coś pięknego i on ma taki, dla mnie to jest idealny kolor rozświetlacza, bo on jest taki typowo szampański. Trochę jest różu, trochę złota, taki wymieszany jest. No, najlepszy rozświetlacz ever. A, jeszcze tak patrzę teraz, przypomniałam sobie, że w tym roku po prostu uwielbiam do tej pory te błyszczyki powiększające usta z Eveline. Mam je aż w 4 odcieniach. To są takie z drobinką, tu są bardziej takie mleczne, więc sobie nałożę może tam Bora Bora. Super są i faktycznie one powiększają te usta. Ten jest akurat taki dosyć mleczny. I co mi się w nich podoba, to to, że to pieczenie tych ust nie jest takie drażniące, bo ja nie przepadam za tym efektem, a tutaj mnie to w ogóle nie drażni, nie denerwuje. Jest super, super są to błyszczyki. Róż, który jest moim odkryciem roku, to marka Golden Rose. Taki wypiekany, przepięknie rozświetlający. Tu mam akurat kolor 106. Ma taką delikatną drobinę. Też tak bardzo świeżo wygląda na skórze. Bardzo go lubię. Przepiękny, nakładam. Nie znam umiaru z tym różem. Nie mogę przestać nigdy. Nigdy nie mogę przestać, jak go używam. Tak mi się podoba, jest po prostu przepiękny. Jeżeli chodzi o brwi, no to u mnie tutaj niezmiennie mydełko Lash Brow. Nawet już jedną całą taką puszkę zużyłam. Ale żeby nie być już cały czas taką monotonną, to w tym roku odkryłam. W sumie to jest taki jedyny produkt oprócz tego mydełka, który lubię, który mi się tak dobrze sprawdził. Klej z NYXa, taki bezbarwny, bardzo mocno utrwalający. Więc jest. No, nie jest zamiennikiem, bo to jest zupełnie inny produkt, ale jest no, bardzo fajny. I dzisiaj właśnie go użyję. Jest dosyć taki. Wyciąga się go z opakowania, to jest taki. O, aż gęsty. Malutką szczoteczkę, ale jest bardzo fajny. Od razu w jednym pociągnięciu unosi te włosy. I tak naprawdę na co dzień to mi tyle wystarczy, więcej nic nie robię z brwiami. Czasami, jak mam więcej czasu, albo po prostu mam ochotę, to używam i uwielbiam, używam, to jest najlepsze, co może być, to pisak z NYXa, też z NYXa właśnie. Bardzo cieniutka, precyzyjna końcóweczka z włosków. Dosłownie każdy jeden malutki włosek wyrysuje, więc to jest po prostu mój hit hitów. A jak mam ochotę na ciemniejszy makijaż oczu albo chcę mocniej podkreślić brwi, to odkryłam w tym roku taką pomadę z marki Essence. Jest bardzo fajna. Tutaj mam pędzelek. A tutaj ma pomadę. I nawet ten pędzelek jest bardzo taki precyzyjny. Może dzisiaj sobie podkreślę te brwi tą pomadą. Bo nią też można właśnie takie pojedyncze włoski wyrysować. Jest bardzo fajna. Długotrwała, taka wodoodporna, nie ściera się. Super. No i w dobrej cenie, bo Essence to niedroga marka.
No i jest taki efekt właśnie, ja nie lubię takiego przerysowanego efektu, jak takiego wyrysowanego, a tu jest taki właśnie naturalny, delikatnie podkreślony. Bardzo, bardzo fajny i rzadko się zdarza w ogóle, żeby w takich produktach, gdzie jest załączony pędzelek, on był faktycznie taki precyzyjny i dobry, więc to też jest na plus. Jeżeli chodzi o cienie, o paletki, to w 2021 namiętnie używałam paletek z Pierenne. One są takie malutkie. Jest ich 8, plus 3, później zostały wydane 3 takie paletki ustka, ale to za chwilkę. Te paletki, one są w ogóle świetnie napigmentowane, te kolory są takie bardzo intensywne. No, no, po prostu coś pięknego. Fajnie się ze sobą łączą, rozcierają się dobrze. Te błyski tutaj, na przykład w tej, wręcz są takie aż miękkie pod palcem, takie foliowe. No, cudowne. Muszę wytrzeć rękę. Te paletki po prostu są świetne. Każda jedna jest inna. Każda ma jakiś błysk. No, w dobrej cenie. Ta jest też przepiękna. No, po prostu uwielbiam te palety. Chętnie po nie sięgam. Zazwyczaj je używam właśnie do takich ciemnych makijaży. O, to jest na przykład taka bardzo już delikatna, no, no super są. To są te z tej serii ustka. Też są fajne, chociaż po tej już mniej sięgałam, po tą to już w ogóle, bo ona taka jest niebieska, ale też kolory śliczne. Tutaj jest taka beża, złota, brązy. I trzecia, taka, to jest taki błysk przepiękny, no świetne są. To właśnie po te sięgałam bardzo często, do takich dziennych makijaży to w sumie, tak, to często. Ale paletą, którą najczęściej katowałam, którą uwielbiam, to paletka z Revolution. Ja ją dostałam w boksie jakimś z Look Fantastic, chyba na walentynki, to była edycja walentynkowa. I wiecie, jak to jest z tymi paletami Revolution? No, one są wydawane co chwilę, tam jest co chwilę inna kolekcja. To jest po prostu nie do ogarnięcia. Jak ktoś jest kolekcjonerem Revolution, to po prostu współczuję. No i z tą jakością też jest różnie. Niektóre są fajne, niektóre są takie beznadziejne, ale ta jest cudowna. Nie miałam lepszej paletki właśnie z Revolution. Nie dość, że odcienie są takie fajne, chłodne, podobają mi się, to jeszcze tutaj ma brokaty. No tak naprawdę to jest taka paleta, która ma w sobie wszystko, czego potrzeba. Ma dobry pigment, dobrze się rozciera. Używałam jej bardzo często. Praktycznie był taki czas, że była używana przeze mnie codziennie, chociaż ja bardzo rzadko używam te same palety, więc ona się w ogóle nazywa New Neutral. Naprawdę jest świetna, cudowna, polecam. To jest chyba jedna z lepszych takich palet, jeżeli chodzi o Revolution. W sumie nie mam lepszej palety, jeżeli chodzi o Revolution. I jeszcze chciałam, bo w sumie od tego zaczniemy, chciałam wspomnieć o kredkach z Action. Już wspominałam nie raz. To jest 10 sztuk, one kosztowały 9,99. Są cudowne. Tutaj są takie pastelowe odcienie, one na linię wodną są idealne, zastygają, utrzymują się cały dzień. Po prostu, jeżeli je spotkacie w Action, to bierzcie w ciemno, bo lepszych nie znajdziecie jeszcze w tak dobrej cenie. Ja dzisiaj sobie zacznę od brązowej kredki. Zacznę sobie od tej brązowej kredki. Obrysuję sobie nią tutaj
linię wodną, troszkę tutaj linię rzęs, między rzęsami przestrzeń. Potem będę ją rozcierać, więc lecę. W sumie to ja z nią polecę jeszcze tutaj na też na linii rzęs u góry. Nie robię tego jakoś bardzo precyzyjnie, bo to będzie i tak rozcierane. Będę to rozcierać tym bordowym cieniem. Wezmę sobie pędzelek. Wezmę taki pędzelek. Ten cień. I będę to, tę kredkę sobie rozcierać, kierując się ku górze. Naprawdę jednym cieniem to wszystko zrobiłam. Jest bardzo mocno napigmentowane. Wezmę teraz jeszcze mniejszy pędzelek. Użyję tego takiego. To jest taki bardzo chłodny brązik. Wręcz nawet taki pod tonach fioletowych. I przyciemnię sobie tutaj zewnętrzny kącik. Tak naprawdę chwila, moment i już jest makijaż gotowy. Są, no świetne są te cienie jakościowo. Teraz wezmę taki płaski pędzelek i użyję tego. Tego, ten jest bardziej biały, tego cienia w wewnętrzny kącik. I teraz wezmę taki pędzelek i użyję tego cienia. Takiego jasnego pomarańczowego, żeby tu wszystko rozetrzeć. Właśnie na ten pomarańczowy. Teraz wezmę mały pędzelek, taki malutki, i użyję tego błysku różowego i nałożę go tutaj na dolną powiekę, nie wewnętrzny kącik, tylko tutaj przy wewnętrznym kąciku. To tak trochę rozświetliło to spojrzenie. Ale w ogóle one są takie mięciutkie, fajne, super są. Jak nie Revolution. Bardzo ładnie to wygląda. Teraz wezmę klej do brokatu z Biedronki, w sensie z Bell. On był chyba dwa razy dostępny, tylko w innych kolekcjach, w innej szacie graficznej, ale jest bardzo fajny. Nawet widać po zużyciu, że go lubię i używam. Wyłożę sobie trochę na grzbiet dłoni. Nie nakładam nigdy bezpośrednio, bo jakbym teraz tutaj nałożyła na tą ciemną powiekę, to pewnie by było całe brudne. Więc zawsze sobie wyciągam trochę na dłoń. Biorę pędzelek. Mm.
Biorę pędzelek płaski i nakładam ten klej tylko w to miejsce, gdzie będę chciała położyć brokat, czyli tutaj. Tego nie bierze się za dużo, tylko taką odrobinkę. Ok, i teraz wezmę ten srebrny brokat. Jeszcze tutaj sobie oczyszczę jakieś tam pojedyncze takie te drobinki od brokatu. I ogólnie bym to już tak zostawiła, ale mam jeszcze jednego ulubieńca, który musi się pojawić, bo to jest po prostu mistrzostwo świata. Cień żelowy cień od Paese. To jest moje odkrycie. To jest moje odkrycie roku, po prostu muszę zobaczyć, czy są inne odcienie, bo to jest po prostu genialne. To jest genialne. I myślę, że, bo on jest też w takim srebrnym odcieniu, że tak jakby przedłużę sobie tutaj ten brokat, który tu jest, tym pociągnę tutaj do góry. Do tego najlepszy jest pędzelek taki puchaty. Puchaty syntetyczny, bo z naturalnego włosia nie będzie się dobrze nakładał. I tutaj sobie po prostu taką zrobię ciągłość. Oczywiście wyjadę za brew. A co? I jeszcze może tutaj wewnętrzny kącik. Bo o ile tutaj mamy czysty brokat, tak tutaj jest taka delikatna drobinka. Przepiękna. Jeszcze kładamy tutaj na dole. Tuż do rzęs, który będzie moim ulubieńcem wszechczasów, to tuż z Maybelline. Great Lash. Jest cudowny. Malutka, precyzyjna szczoteczka. Bardzo go lubię. Najlepszy tusz, jaki miałam. Ale miałam taki epizod z tym tuszem Air Volume ze L'Oreala. Bardzo go lubiłam. On bardzo ładnie rzęsy po nim wyglądały. No i tak go męczyłam. No myślę, że z pół roku to było codziennie używany ten tusz, więc dzisiaj sobie wytuszuję tym, aczkolwiek i tak to jest mój numer jeden. Mam taką szczoteczkę. Drugiej strony jeszcze nie pomalowałam. To jest jedna warstwa. Zobaczcie, jaka jest ogromna różnica. Tutaj, tu jak kret, a tu po prostu no jest super ten tusz. I to jest jedna warstwa. A to są dwie warstwy. Jest bardzo pogrubiający i bardzo wydłużający. Teraz na tym brokacie może tego tak nie widać, ale jest naprawdę świetny. Chociaż ja nie wiem, czy on jeszcze jest dostępny, bo może też nie zwróciłam uwagi.
Nie widziałam, nie rzucił mi się w oczy ten tusz, więc nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny, ale efekt jest świetny. Co do ust, to w sumie mam taką pomadkę, którą bardzo często używałam właśnie w poprzednim roku. To jest matowa pomadka z Belle. Ja lubię pomadki z Belle. Tutaj akurat podoba mi się ten kolor, bo jest taki mleczny, może trochę mleczny, może taki, no taki mleczny, kawa z mlekiem bardziej. I to chyba przez to tak go lubiłam nosić. Znaczy, ją lubiłam nosić. Ładny kolor. Ja lubię takie chłodne odcienie na ustach. I ostatnia już rzecz, to mgiełki. Mam dwie, które bardzo lubię. Jedna jest Znam. To jest taka mgiełka z wodą morską. I ona jest taka, że ściąga pudrowość nam z twarzy, więc jak mamy bardzo matowy, mamy bardzo zmatowioną skórę, tak sobie popryskamy tą mgiełką, to ona tak wygląda, tak świeżo i jest bardzo fajna. No ja dzisiaj nie mam tego problemu, bo jak widać świecę się wszędzie. A druga mgiełka utrwalająca z marki Vipera. Ona troszkę, jej minus jest taki, że trochę zalatuje takim alkoholem, jest mocno alkoholowa, ale jest naprawdę bardzo dobra i dobrze utrzymuje makijaż, więc dzisiaj sobie użyję tej. I tak się prezentuje mój makijaż moimi ulubieńcami z zeszłego roku. W sumie jest też w moim stylu, bo jest pełno brokatu, cała się świecę. No tak, to jest to, co ja lubię. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Jeżeli nie, to również zostawcie kciuka do góry, a my widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I do zobaczenia. Cześć!